Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Crackers i hulajnoga. Pewnego dnia kotki zobaczyły reklamę, w której kot jeździł na super hulajnodze. O, Rety, ale ekstra hulajnoga! Ja też tak chcę! Super hulajnoga jest tak super, że będziesz bardziej super niż super kot. Ekstra! Tatusiu, muszę mieć tę hulajnogę. Mam oszczędności i chcę je na nią wydać. A taka zwykła hulajnoga jest zła? Tak, taka zwykła to się nawet nie zbliża do bycia ekstra. Dobrze, jeśli tak chcesz wydać oszczędności, to kupimy ci jaką chcesz. Ale ekstra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie Cracker skupił wszystko, co było potrzebne, żeby wyglądać jak ten kot z reklamy. Krakersie, wyglądasz naprawdę super ekstra. I jesteś przystojny. Teraz mogę zrobić super mega sztuczki. Patrzcie! To była ekstra sztuczka? Na pewno? Nie, upadanie nie jest sztuczką. Całe szczęście, że Crackers nosi kask i ochraniacze. To była rozgrzewka. Będę najbardziej super ekstra kotem na świecie. O? Ewidentnie coś jest nie tak z tą rampą. To może przeskoczę przez piaskownicę. Coś ci nie wychodzi, to bycie ekstra. I już nie jesteś taki przystojny. Wiem, dlaczego nic mi nie wychodzi. Ta hulajnoga jest zepsuta. Musisz iść tam, gdzie ją kupiłeś i wymienić na dobrą. Tatuś i kotki poszli do sklepu, żeby wymienić hulajnogę. Z hulajnogą jest wszystko w porządku. Działa dokładnie tak, jak trzeba. Tak? Więc może kask jest zepsuty? Kask też jest w porządku. To może... Twoje ochraniacze też są w porządku. W takim razie bardzo dziękujemy. A może sama się naprawiła w drodze do sklepu? Crackersie, która część jest niby zepsuta? Nie wiadomo, on po prostu nie umie robić sztuczek jak ten ekstra kot. Ale skoro nie jest zepsuta, to może teraz ci się uda. Dobra, spróbuję. Zjadę z tych schodów. O! Crackersie, stój! Crackersie, nie potrafisz zjeżdżać ze schodów. Ja też nie potrafię. To znaczy, że ten super szybki kot też nie potrafi? I że super szybki kot wcale nie jest super? Że to wszystko kłamstwa? Wcale nie. Ten kot w telewizji naprawdę robi to wszystko. Chodźcie, kotki, pokażę wam, o co chodzi. Tatuś i kotki poszli do skateparku, gdzie akurat ćwiczył kot z reklamy. Moja hulajnoga tak nie robi, chociaż mam dokładnie ten sam model, co ty. Potrafię robić te wszystkie sztuczki, bo ciągle ćwiczę. Godzina po godzinie, codziennie. To ciężka praca. A, więc to nie hulajnoga jest super, tylko jeździec. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Crackers potrzebuje czasu na trening. Jeśli będzie ćwiczył, nauczy się mnóstwo super trików. Dokładnie. Mogę ci udzielić kilku lekcji. Ale jazda! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki dowiedziały się, że wszystko wymaga ćwiczeń. Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki. Hokej. Pewnego dnia kotki postanowiły zagrać w hokeja. Dobra, Dartek będzie stał na bramce, a ja będę środkowym. Ja będę obrońcą. A ja pewnie będę tylko przeszkadzał. Dlaczego tak mówisz? Nie jestem dobry w grach zespołowych. Pamiętasz grę w piłkę nożną? Ej, budyń, łap!
Rety, dziękuję! A pamiętacie siatkówkę? My też chcemy grać! Budyń, musisz podać piłkę do kogoś z nas! Jestem pewna, że tym razem Budyniowi będzie szło lepiej. Pójdę z wami i będę kibicować jak prawdziwy kibic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Budyniu! Budyniu, podaj do mnie! Jestem wolny! Ja też! Podaj do mnie! Skąd mam wiedzieć, komu podać? O nie! Krakersie, podaj do mnie! Jestem wolny! Hej, odwróć się! Czy to się liczy jako gol? Nie, ale zaraz zdobędę gola. Idzie jak burza. Gol! Zdobyłeś bramkę dla drużyny przeciwnej. O nie. Nie nadaje się do gier zespołowych. Będzie lepiej dla wszystkich, jak wcale nie będę grał. Mój koteczku, nie bądź smutny. I wiesz, pamiętaj, że świetnie grasz w szachy, tak jak ja. Jesteśmy zespołem szachistów. Dziękuję, mamusiu. Powinienem grać tylko w te gry, w których czuję się swobodnie. O, Rety, co za niesamowity refleks. Budyniu, byłbyś świetnym bramkarzem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Budyń zastąpił na pozycji bramkarza Dartka, który i tak wolał biegać za krążkiem. Ha, hurra! Budyń, brawo! Wspaniale, tak! Brawo! Budyniu, jesteś świetnym bramkarzem. Z tobą w bramce będziemy najlepszym zespołem. Aha, dziękuję. Czuję się świetnie jako bramkarz. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Każdy ma swoje miejsce w zespole. Wystarczy tylko znaleźć to najbardziej odpowiednie dla siebie. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. I potem puścimy go w rejs po stawie.
Cudownie! Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, Budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? A weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek, używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, wrzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję? Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Skarb starożytnego Egiptu. Pewnego dnia tatuś odebrał Budynia ze szkoły. Cześć! Budyń, już jesteś! Jak było dziś w szkole? Mam do zrobienia zadanie domowe. Projekt o starożytnym Egipcie. Ale to ciekawe! Nie bardzo. Co można powiedzieć o Egipcie? Ma piramidy, piasek i tyle. Nie zapomnij o palmach! Starożytny Egipt to fascynujący temat. W dawnych czasach Egipcjanie wierzyli, że koty przynoszą im szczęście. Naprawdę? A w piramidach schowane są skarby, które bardzo trudno jest znaleźć, bo łatwo jest się zgubić w tunelach. Super! Może jutro wszyscy przeniesiemy się do starożytnego Egiptu. Co wy na to? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Niech ktoś wyłączy budzik. Nie musimy wstawać do szkoły. Jest sobota. Pobudka, dzieci. Zapomnieliście, że dziś odkrywamy Egipt? Mamusiu, wyglądasz przepięknie. Dziękuję. Najpiękniejszą kobietą starożytnego Egiptu była królowa Kleopatra. Ale śmieszny ten rysunek. Głowę ma przekręconą, a ciało prosto. Takie były wtedy zasady rysowania.
I wszyscy musieli je przestrzegać. Inne rysowanie było zakazane. Ważne osoby były rysowane jako większe. Na przykład wojownik był większym od zwykłego obywatela. A najważniejszym i największym ze wszystkich był faraon, król Egiptu. Piramidy były budowane dla faraonów. W środku są komnaty ze skarbami i mumiami. A oto, kochani, wasza mapa. Super! W starożytnym Egipcie pisano hieroglifami, a nie literami. To są te hieroglify, tak? Tak, to pismo, które używa obrazków. Szukajcie hieroglifów szczęścia. One wskażą wam drogę. Super! Chodźcie, idziemy szukać skarbu! Dobra, mama mówiła, żeby szukać hieroglifu szczęścia. Ale jak on wygląda? A może tak? Egipcjanie wierzyli, że koty przynoszą szczęście. Mama nam o tym mówiła. Już wiem, jak szukać! Trzeba iść za obrazkami kota na mapie. W ten sposób na pewno znajdziemy skarb. Udało nam się znaleźć skarb piramidy. Możemy go już zobaczyć. Otwórzmy go. Chwila. A kto to leży w moim łóżeczku? Cześć, dziadku. Dlaczego jesteś cały w papierze toaletowym? Nie jestem twoim dziadkiem. Jestem egipską mumią. I strzegę skarbu faraona. Oj, stój. Wstawaj, mumio dziadziusiu. To już koniec naszego odkrywania starożytnego Egiptu. Było wesoło i ciekawie. Mój projekt na pewno będzie najlepszy. Dziękuję wam. Chyba o czymś zapomnieliście. Czy moi mali egiptolodzy nie chcą wiedzieć, co jest w skrzyni? Tak, wyciąłem je dla was. Praca w drewnie, auć, żeby przynosiły wam szczęście. Wspaniałe! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Cała rodzina spędziła resztę dnia bawiąc się w życie w starożytnym Egipcie. Jak widać, każdy temat jest ciekawy, jeśli uczymy się przez zabawę. Wybaczyć i zapomnieć. Pewnego dnia kotki postanowiły zbudować makietę ich domu. Pianka rozrysowała piękny plan. Kotki, to wspaniały pomysł. Już widzę lalkowe wersje naszej rodzinki, które zamieszkają w tym domku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i Pianka poszły do sklepu po kolorowy papier. No dobrze, trzeba znaleźć tekturę, klej i nożyce. Krakers i Budyń pracowali nad makietą zgodnie z planem Pianki. Moja połowa domu jest gotowa. Wystarczy tylko pokryć ją dachem z papieru. O, Krakersie, właśnie zepsułeś bardzo ważną część. Może chcesz zniszczyć część mojej makiety? Będziemy wtedy kwite? Dobra, zgoda. O, musiałeś zepsuć dach? Trudniej naprawić dach niż tę część, którą ja ci zniszczyłem. To może przetniesz jedną z moich ścian, co? Niech będzie! Ups. Dobra, teraz chyba muszę zniszczyć połowę twojej makiety. Nie, daj mi chwilę pomyśleć. Czym mogę ci to wynagrodzić? Krakers zaoferował Budyniowi swój sok pomidorowy. Teraz jesteśmy już kwite? Chyba jednak nie. Nie lubię soku pomidorowego. Dużo bardziej wolę sok jabłkowy. To znaczy, że oddałem tobie mój sok za nic? To może będziemy kwite, jak dam ci cukierka? Zgoda!
Bardzo lubię cukierki. Chodźmy dokończyć domek. Krakers, zaczekaj. Twoja połowa makiety jest nadal cała i w dodatku masz cukierka. A moja połowa jest całkiem zniszczona i dostałem sok, którego smaku nawet nie lubię. To nie jest w porządku. To może dam ci jeszcze mój statek. Chociaż on jest naprawdę fajny. Dużo fajniejszy niż połowa domku. A co powiesz na szkło powiększające? Chociaż nie, lubię moje szkło powiększające. Mogę ci dać coś innego albo coś dla ciebie zrobić. Krakers i Budyń próbowali wynagrodzić sobie straty, wymieniając się rzeczami i robiąc miłe rzeczy. Mam piękny, kolorowy papier. Dlaczego wylaliście farbę na mój plan domku? Tak ciężko nad nim pracowałam. Bardzo cię przepraszamy. Czy możemy ci to jakoś wynagrodzić? Jeśli chcesz, oddam ci mój statek. I moje szkło powiększające. Albo mogę cię huśtać na huśtawce. Albo oddam ci mój deser. W ten sposób możemy ci to wynagrodzić. Już dość, dość, dość! Jeśli ktoś, kogo znacie, zepsuł coś niechcący, powinien to po prostu naprawić. Mam rację, pianko? Tak, zgadzam się. Mam świetny pomysł. Budyniu, Krakersie, nie chcę, żebyście cokolwiek robili. Wierzę wam, że jest wam przykro i wam wybaczam. O, Rety, to było łatwe. Budyniu, całkowicie ci wybaczam. Ja też ci wybaczam, Krakersie. Wspaniale. Wspólnie opracujemy nowy plan i zbudujemy makietę domku. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto kotki dowiedziały się, że trzeba wzajemnie wybaczać popełnione błędy, żeby wszyscy w domu żyli szczęśliwie i byli sobie pomocni. Instrumenty muzyczne. Pewnego dnia kotki oglądały w telewizji program o muzykach. Trasą koncertową zwiedziliśmy cały kraj. Dziękujemy naszym wszystkim fanom za wsparcie. Rządzicie! Bycie muzykiem musi być super. My też powinniśmy założyć swój zespół. Tak, a jako zespół będziemy zwiedzać cały świat. I będziemy mieć mnóstwo fanów. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale zabawkowe instrumenty nie nadają się do prawdziwego zespołu. Więc kotki postanowiły pożyczyć instrumenty od swoich przyjaciół. Miluś ma skrzypce. Tylko uważajcie na nie i nie złamcie smyczka, bardzo proszę. Zatrzymaj go, zagram bez. Będę grał na skrzypcach, jak gra się na gitarze. Nie wolno tak grać na skrzypcach. Potem poszli do Borysa zapytać, czy pożyczy im tamburyn. Będziemy potrzebować sporo takich instrumentów, które wydają różne dźwięki. Ale ja mam tylko ten tamburyn. A co miała babeczka? Ja mam keyboard. O, właśnie tego nam trzeba. No świetnie, oddamy ci zaraz po próbach. Czekajcie! Myślałam, że chcecie pograć tutaj. Nie mogę go pożyczyć, jest mojej mamy. Kotki. Co to za smutne minki? Chcieliśmy założyć zespół, ale nie mamy żadnych instrumentów. Jestem pewien, że gdzieś tutaj jest nasza gitara.
Cześć, kotki. A co wy tutaj robicie w piwnicy? Chcemy założyć zespół i tatuś szuka dla nas gitary. Znalazłem! Znalazłem gitarę! O, wszystkie struny popękały. Jak mamy założyć zespół z instrumentami w takim stanie? Czekajcie, możemy wymienić struny i gitara będzie jak nowa. O! Ale numer! Spadające rzeczy zabrzmiały jak perkusja! Tak naprawdę wszystkie rzeczy mogą być instrumentami muzycznymi. Super! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki stworzyły instrumenty ze zwykłych rzeczy znalezionych w domu. Wspaniale, kotki! Już macie dwóch wiernych fanów, czyli mnie i tatusia. Wymieniłem wszystkie struny w gitarze na nowe. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! A może zagramy coś wszyscy razem? Raz, dwa, trzy, cztery. Miau-wau, 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 miau-wau. O tak! Miau-wau, 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 miau-wau. Brawo, głośniej! Dzięki swojej pomysłowości i wyobraźni kotki stworzyły wspaniały zespół. Tajemniczy ciasto zjadacz. Pewnego dnia tatuś upiekł przepyszne ciasto. Kochanie, co za piękne ciasto. Można spróbować? Dopiero na kolację, jako deser oczywiście. A teraz niech nieco przystygnie. Ale pysznie! Miau-wau, 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 miau-wau! Lepiej poszukam szklanej pokrywy, żeby ciasto nam nie wyschło. Krakers postanowił przyjrzeć się ciastu z bliska, a nawet chciał je spróbować. A potem... Ta pokrywka powinna być w sam raz. Gdzie się podziało ciasto taty? Dobre pytanie. Nie zostawiłem go tutaj? Pewnie Krakers je zjadł. Nie, to nie ja! To był ciasto zjadacz! Niby kto? Ciasto zjadacz? Rety, nigdy o nim nie słyszałem. A jak on wygląda? No, ma czerwoną pelerynę, w kropki i metalową czapkę. I miał fioletowe rękawiczki. I pochukuje jak sowa. Zjadł ciasto i dokądś pobiegł. W naszym domu ukrywa się ciasto zjadacz? Nie ma czasu do stracenia. Trzeba go wytropić i to już. Chodźmy! Cała rodzina zaczęła szukać tajemniczego ciasto zjadacza. Za sofą też go nie ma. Co tutaj robi ta łyżka? Ciasto zjadacz pewnie niechcący ją upuścił. Poszukam go tam. Ciasto zjadacz przed chwilą tu był i chyba pobiegł do pracowni mamusi. Ciasto zjadaczu, jesteś tu? Patrzcie, znalazłem odciski butów.
Wygląda na to, że ciasto zjadacz chodził po kredzie. I chyba ma dwie lewe stopy, to dziwne. A do tego przedostał się do pracowni, nie zostawiając więcej śladów stóp. Ciasto zjadacze są bardziej tajemniczy niż głodni. Nie uwierzę, że istnieje, póki go nie zobaczę. Dobrze. Wygląda jak ciasto zjadacz. Jest pazerny i dżem zamiast ciasta. Aha, teraz już jasne, kim jest ciasto zjadacz. Krakersie, dlaczego nie przyznałeś się, że zjadłeś ciasto? Nie chciałem, żebyście byli na mnie źli. Przepraszam. Nie jesteśmy na ciebie źli. Dżem ci smakował? I to bardzo. A to ciasto było pyszne? Było pyszne. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers powinien upiec nowe ciasto, a my mu pomożemy. To pyszny pomysł. Pokażę wam jak. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Czy każdy z was chce kawałeczek ciasta? Poproszę, ale jeden kawałeczek połóż z boku. Właśnie, w razie gdyby ciasto zjadacz wpadł na herbatkę. I tak oto Krakers dowiedział się, że zawsze lepiej powiedzieć prawdę, niż wymyślać tłumaczenia nie z tej ziemi. Zimowe zabawy z tatusiem. Pewnego dnia tatuś postanowił zabrać kotki do parku na zimowe zabawy na śniegu. To będzie super fajna zabawa! Rety, słuchajcie, możemy robić co chcemy! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Kotki, dwie sprawy. Macie mnie słuchać i musimy wrócić do domu na obiad. Było tyle górek, że nie wiedzieli, którą wybrać. Ja chcę zjeżdżać z tej górki. A ja chcę iść na tą. Nie, na tą, tam. Pamiętajcie, że mamy tylko kilka godzin. Musimy się pośpieszyć. Czas szybko leci przy dobrej zabawie. Kotki, żadnych drzemek w śniegu. Dobrze, czas wracać do domu. Ale nawet nie zdążyliśmy zjechać z tej największej górki. Ale ekstra. No dobrze, mamy czas na jeden zjazd. Żeby znaleźć się na czubku wielkiej góry, tatuś i kotki musiały na nią wjechać wyciągiem. O, Rety! Ale super! Krakersie, zawiąż szalik, tu jest dość wiecznie. Ale mnie jest gorąco i tutaj w ogóle nie wieje. To by się nie stało, gdybyś mnie posłuchał. Teraz trzeba ratować twój szalik. Pośpieszmy się. Tak się zastanawiam. Gdybym teraz wpadł w zaspę, to zmieniłbym się w kulę śniegu? To byłoby śmieszne. Ciekawe, jak daleko można stąd dojechać. O tak! Pamiętajcie, że nie mamy już dużo czasu. To było super! Teraz musimy uratować szalik Krakersa. O! Nie trząśćcie nim, bo cali będziecie w śniegu! Przecież wam mówiłem. Już czas wracać do domu, tak? Co jest? Ale kotki chciały zjechać jeszcze raz. Obiecujecie wszyscy, że to ostatni raz? Tak, tatusiu. Chwilę potem zaczął padać śnieg.
Ciekawe, która zaspa to nasze auto. Musimy się stąd wydostać. To jest zielone. To nie jest nasze. To jest niebieskie, nie nasze. Czerwone! Słuchajcie, chyba znalazłem nasze auto. Dzięki za odkopanie mi auta spod śniegu. Pa, pa! O nie, jestem zmęczony, zmarznięty i głodny. Ja też, Budyniu. Teraz już wiemy, że trzeba było jednak słuchać tatusia. Cieszę się, że już to rozumiecie. Ale teraz, kotki, musimy odnaleźć nasze auto. Tatusiu, mam świetny pomysł. Wciśnij przycisk przy kluczach. Powinienem był już dawno na to wpaść. Ale super! Miau, 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 miau! Odkopmy nasze auto spod śniegu i wracajmy. Mamusia na nas czeka. Słuchając tatusia i pracując razem, kotkom udało się wrócić do domu na obiad. Były szczęśliwe i radosne po poranku na śniegu. Remont. Pewnego dnia rodzice przynieśli do domu tapety i wiadra farby. Mamusiu, tatusiu, co będziecie z tym robić? Chcemy wyremontować nasze poddasze. Będzie piękne i przytulne. Poddasze? Naprawdę? To znaczy, że będziemy mieć w domu nowy pokój? Ale super! Miau, 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 miau! Będziemy mogli urządzić na poddaszu turniej szachowy. Albo tańce! Możemy tam grać w tyle gier! Chodźcie, rzućmy okiem na nowy pokój! Nic się tu nie zmieniło. Krakersie, dopiero zaczęliśmy. Najpierw trzeba mieć plan, a potem się przygotować. Sugeruję przynieść, co potrzeba z piwnicy, żeby za każdym razem nie biegać po schodach. Wspaniały pomysł, kochanie. Kotki, pamiętajcie, żeby ostrożnie schodzić po stopniach. Nowy pokój chyba nie będzie gotowy zbyt szybko. Pomożemy rodzicom położyć tapetę. Jeśli się pośpieszymy, zdążymy zanim wrócą z dołu. Pewnie, to nie może być trudne. Trzeba cię rozwinąć. Poczekaj, uwolnię cię. Dobra, tapeta jest rozwinięta na płasko i możemy przykleić ją do ściany. Niechcący rozlałem wszędzie klej i teraz wytapetowana jest podłoga. Może jakoś ją oderwę. To klejące coś jest dużo gorsze niż się wydawało. To może tylko wymalujemy ściany? Super, to na pewno uda nam się zrobić. Co tu się dzieje? Mamusiu, tatusiu, przepraszamy. Chcieliśmy tylko trochę przyspieszyć ten remont. Naprawdę chcieliśmy wam pomóc. Ale raczej nie wyszło nam najlepiej. Dziękujemy wam za pomoc, maleństwa. Ale remont to nie jest łatwa sprawa. Przygotowania są trudne nawet dla dorosłych. Mamusia i ja o tym wiemy, bo to nie jest nasz pierwszy remont. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Jeśli nas wszystkiego nauczycie... Będziemy mogli wam pomóc. To wspaniały pomysł, pianko, ale najpierw oporządzimy was. Koniecznie trzeba was wykąpać. Po kąpieli kotki pomogły rodzicom przy remoncie poddasza. Ha ha!
Tylko popatrzcie! Myślałem, że zajmie nam to wszystko dużo więcej czasu. To zasługa naszych pomocników. Dzięki waszej pomocy poszło szybciej niż zakładaliśmy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Niby czego, kochanie? O! Tatuś zniszczył tapetę! O nie! Wiem, czego tu brakuje. Ślicznych śladów małych łapek. Tak małe kotki pomogły rodzicom w remoncie i zamieniły poddasze w przytulny pokój dla całej rodziny. Restauracja. Pewnego dnia rodzice zabrali kotki do restauracji, aby tam świętować rocznicę ślubu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dziś świętujemy przy naszym ulubionym daniu. Można tu zjeść najlepsze ciasto dyniowe w całej okolicy. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Ciszej, kotki. Należy tutaj pamiętać o dobrym zachowaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. Zaprowadzę szanownych państwa do stolika. Zapraszam. Ojej, to zdjęcie z waszego ślubu. Pięknie wtedy wyglądaliście. Tylko wtedy? Mamusia i tatuś nadal pięknie wyglądają. Wiemy, co chcemy zamówić. Proszę przynieść nam specjalność tego miejsca, ciasto dyniowe. Oczywiście. Ale tu nudno. Naprawdę tak wygląda świętowanie rocznicy? Spodziewałem się lepszej zabawy. Gdzie fajerwerki i balony? Gdzie płatki róż spadające z sufitu? A gołębie powinny trzymać w dzióbkach szarfę. Powinni świętować ten dzień radośniej. Spróbujmy wymyślić, jak można ulepszyć to całe świętowanie. Możemy poprosić pianistę, żeby zagrał ulubiony utwór rodziców. Możemy poprosić kelnera, żeby do ciasta przyniósł świeczki. Co wy na to? Niezły pomysł, Krakersie. Wiem, czego można użyć zamiast płatków róż. Różowej serwetki. Świetnie! Operację świętowanie czas zacząć. Mamusiu, tatusiu, możemy iść do łazienki umyć łapki? Oczywiście, tylko uważajcie. Kotki naprawdę się starały, aby ten wieczór był dla rodziców wyjątkowy. Budyń dogadał się z pianistą. A Krakers z kelnerem. Zaśpianka nazbierała serwetek. Chyba wiem, jak wyłączyć światło, żeby świece były lepiej widoczne. Teraz wystarczy poczekać, aż przyniosą dyniowe ciasto. Patrzcie, już idą. Dobra, zaczynamy. Teraz. Najmocniej przepraszam. Panie kelnerze, miał pan zapalić świeczki przed przyniesieniem ciasta. Ale to nie było ciasto dla was, tylko dla tego dżentelmena. Teraz idzie wasze. O nie, chcieliśmy, żeby wyszło idealnie, a tylko wszystko zepsuliśmy. Wiemy, że bardzo się staraliście. To dla nas dużo znaczy. Chyba najwyższy czas udać się do domu. Bardzo przepraszam za to wszystko. Proszę w ramach przeprosin przyjąć nasze ciasto. O, nie szkodzi. Macie piękną okazję do świętowania, więc proszę, zabierzcie je ze sobą. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Witamy w najmodniejszej restauracji kotociaków. Chciałbym zasugerować zamówienie naszej specjalności. Ciasta dyniowego. Smacznego.
Wszystkiego najlepszego, moja droga żono. Wzajemnie, kochanie. Gratulacje! Miau, 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 miau! Kotki przygotowały wszystko tak, jak w prawdziwej restauracji. Uroczystość była wesoła i zarazem wzruszająca dla rodziców.